Jak już mówiłem, będę miał dla niego niespodziankę. No ale je za chwilę do tego trochę whisky. Czekaj, ja sprawdzę, ile była dawka świetlana. Siema, jestem Marek. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na kolejny odcinek z serii Drogie versus Tanie. A dzisiaj przetestujemy sobie piwa. Test wykona nie kto inny jak mój kamerzysta, którego już dobrze znacie. Więc zapraszam do oglądania. Już wkrótce, bo 27 lipca minie pierwsza rocznica od założenia mojego kanału. Uda nam się pobić kolejny rekord 1,5 miliona subskrypcji w mniej niż rok. Ale słuchajcie, bo każda subskrypcja, która zostanie wbita właśnie do 27 lipca, przejdzie do historii. Jeżeli oglądasz ten film i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tutaj znajduje się czerwony przycisk. Wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole. Zrób to, a twoja subskrypcja przejdzie do historii. Teraz przejdźmy już do filmu. Możecie się zastanawiać, dlaczego właśnie mój kamerzysta będzie testował te piwa. No właśnie, dlaczego ja, Marek? No to słuchaj, kamerzysto, już ci tłumaczę. Być może pamiętacie odcinek Dzień na odwrót, w którym kamerzysta zrobił taką akcję, że pojechaliśmy specjalnie do parku, aby on mógł się napić piwa. Dlatego już wszyscy wiemy, że bardzo lubi piwa, a mi po prostu jako lordowi nie przestaje pić mało prestiżowych trunków. No dobra, Marek, okej, w porządku, mogę się napić. A dostanę wypłatę normalnie? Nie, niestety za ten odcinek nie dostaniesz wypłaty. Cieszę się, że daję ci takie ekskluzywne alkohole. W takim razie zaczynamy już odcinek. Ale jeszcze zanim kamerzysta siądzie na tym miejscu, opowiem wam o wartościach tych produktów za jedną butelkę oraz zawartości alkoholu. Zacznijmy od tego najtańszego piwa. Kosztuje ono 2 zł. Jeżeli chodzi o alkohol, w tym piwie jest 6% alkoholu. Następne kosztuje 4 zł za jedną butelkę i ma 5% alkoholu. Następne jest droższe od poprzedniego, bo kosztuje 6 zł za jedną butelkę. Alkohol w tym piwie wynosi 4,4%. Kolejne jest już z nieco wyższej półki. Kosztuje 15 zł za jedną butelkę. Mamy tutaj 4,8% alkoholu. A na samym końcu, jak możemy się domyślać, jest to prawdopodobnie najdroższe piwo na świecie, bo za taką butelkę zapłacimy 60 zł, a pół litra kosztuje około 100 zł. Mamy tutaj 10% alkoholu. No to co, kamerzysta, jesteś gotowy? Gotowy, aby przetestować te piwa? No tak, jestem gotowy. Okej, na samym początku będziesz testował je pod względem smaku, a później będziesz pił całe butelki. Dodatkowo mamy tutaj alkomat, także po każdym wypitym piwie sprawdzimy, ile kamerzysta będzie miał alkoholu we krwi. No to co, ja ciebie tutaj zapraszam, możesz mi już oddać kamerę. Okej, kamerzysto, przed tobą znajduje się 5 różnych rodzajów piw. No widzę, no. I co? Na samym początku przetestujesz je pod względem zapachu, pod względem smaku oraz pod względem tego, ile znajduje się w nich piany. Zatem mógłbyś otworzyć pierwsze piwo. Dobra, spoko. Masz jakieś otwieracz? Otwieracza nie mam. Dobra. Ale jak ty to otwierasz? Co ty robisz, zębami? No. Otworzyłeś to zębami? No tak. No dobra, i co teraz? Mam nalać to piwo, tak? No tak, nalej. Ale słuchaj, jakbyś mógł jeszcze przesunąć wszystkie butelki, bo troszeczkę zasłaniają. No dobra, już przesunę. No troszeczkę za mała ta piana jest, no ale... Tak, ale wiesz, to jest piwo dla Manela tak naprawdę. No ale wydaje... Kurczę, ale wydaje się w porządku. Ta piana jest chyba w porządku, wiesz? Chyba lepsza od tamtej poprzedniej. No właśnie też widzę, że coraz lepiej ta wygląda. Wiesz co? Ta piana jest troszeczkę lepsza od tej, ale gorsza od tej. Nie no, piana tutaj to jest jakaś tragedia, to widzisz? Nie mam prawie w ogóle. Słaba ta piana jest. No to co? Pierwsze miejsce, chyba każdy się ze mną zgodzi, te piwo. Drugie miejsce, te piwo. Trzecie miejsce, no najtańsze piwo. Czwarte miejsce będzie... Nie wiem, no to tutaj możecie sami zdecydować, które waszym zdaniem wygrywa pod względem piany. To co? Teraz to na smaku, tak? To co, zacząć od najdroższego, ty zawsze zaczynasz od najtańszego. Jak chcesz. Nie wiem, jakby było spalone. Spalenizną taką mocną czuć, wiesz? Niezbyt dobre. A jeżeli chodzi o zapach? Czuć spalenizną. Tak samo w przypadku smaku, jak i zapachu. Ale ogólnie smakuje ci, że raczej nie? W ogóle mi nie smakuje. Mimo, że kosztuje 100 zł, to no jest niedobre. Nie wiem, może dla smakoszy piwa ono będzie dobre. Dla mnie, dla przeciętnego konsumenta jest po prostu średnie, będę powiedział, że złe. Dobra, to kolejne, tak? Znaczy wiesz, to najdroższe by mi smakowało najprawdopodobniej ze względu na cenę. To jest z kolei w ogóle nie ma gazu, jest takie strasznie wodniste. Nie wiem, pił sok, w ogóle nie czuć piwa tutaj. Nie wiem, trudno mi to jest ocenić. Dziwne to piwo jest. Tak nie ma za bardzo zapachu. To pachnie takimi pomarańczami, takimi sikami z jakiegoś supermarketu. No, nic specjalnego. Dobra, teraz to, tak? Tak.
powiem ci tak, ja to piwo znam i wiem, co to jest za piwo i ono jest naprawdę dobre. Ono ma średnią goryczkę, nie jest za mocne, nie jest za słabe. Jeżeli chodzi o zapach, ciężko się przez to trochę wącha, ale mogę powiedzieć, że ma fajną woń chmielu. No i co, przechodzimy teraz do tych tańszych, tak? Nie jest złe, ale tu jakby ktoś dodał wody. No moim zdaniem to ten nie jest zbyt smaczny. Jeszcze raz posmakuję. Oczu jakby było rozwodnione. Najprawdopodobniej krótko leżakowało, nie? To jest zdecydowanie lepsze. Ale chociaż czujesz tam wodę z lodowca, czy jakaś uboga woda? Nie wiem, ja nie umiem rozpoznawać wód tak jak ty to robisz. Dobra, teraz to najtańsze, tak? No. Powiem wam, że jest porównywalne do tego. Nie jest jakieś rewelacyjne, także... Jeżeli chodzi o werdykt mój, no to wiadomo, że wygrałoby to piwo. Trochę ubogo, nie sądzisz? Ubogo czy nie ubogo, no ja oceniam smak tego piwa. No weź może pomyśl, żeby dać pierwsze miejsce dla tego za 15. Ale ono było niedobre, Marek. No dobra, no to może na drugim miejscu? No nie, no na drugim miejscu bym dał... No nie, nie, dobra, to może ja podsumuję. Pierwsze no, miejsce... No, ale ja miałem podsumować. Ale no słuchaj, ty wybierasz prawie najtańsze piwo na pierwsze miejsce. No ale no, ono było najlepsze. Ale co mnie to interesuje, ty jesteś na kanale Lord Krużli, musisz się trzymać pewnych zasad, tak? No dobra, no to... Nie no Marek, ja nie będę ustawiać, no. No to wcale nie każe ci ustawiać, po prostu ty masz jakieś dziwne kubki smakowe. Nie potrafisz rozpoznać czegoś, co jest dobre. Także jeszcze raz się zastanów i które piwo jest twoim zdaniem najlepsze? No to... No. Dobra, może to być na pierwszym miejscu, ale naprawdę radziłbym się zastanowić na drugim miejscu. No drugie miejsce dałbym to. No nie, no. Zastanów się dobrze. No mówię ci, że to bym dał. No ja myślę, że drugie miejsce zajmuje to za 15. Prędzej bym dał tutaj drugie miejsce. Okej, okay, to drugie miejsce zajmuje to bo za 100. Ono ma taki specyficzny, bo rzeczywiście, może nie to. Jakby był smakoszem, to wybrałbym to. No dobra, czyli doszliśmy do porozumienia. Komuś może to smakować, mi niekoniecznie, ale myślę, że zasługuje na drugie miejsce. W każdym razie to na pewno zasługuje na pierwsze. No jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to dałbym tutaj, na najtańszego. Przykro mi Marek, ale no tak jest. A jeżeli chodzi o czwarte miejsce, to zdecydowanie tutaj, to jest najgorsze. Moim zdaniem ty jesteś troszeczkę dziwnym człowiekiem. Ale dobra, to przejdźmy teraz do picia piwa na butelki. Jesteś gotowy na to? No to zaczynajmy. No dobra, to może dam ci chwilę przerwy, żebyś odpowiednio się do tego przygotował, bo chciałbym, abyś wypił piwa w jak najkrótszym czasie. A później po każdej butelce będziemy mierzyć stężenie twojego alkoholu we krwi alkomatem. No dobra, spoko. To wracamy do was za chwilę. Okej, okay, więc teraz kamerzysta będzie pił po butelce każdego z tych pięciu piw. Na samym początku zobaczymy jednak, ile ma teraz alkoholu we krwi. Poczekaliśmy około 20 minut, także powinno być 0,0. Czekaj, zresetuję, to na pewno jest 0,0, Marek, bo ja wziąłem po łyczku, nie? Zero, zero, Marek. Dobra, mamy 0,0, więc teraz wypij pierwsze piwo. No to co? Wasze zdrowie. Marek, to trochę zajmie, nie? No okej, okay. Pij sobie spokojnie. Dużo ci tam jeszcze zostało? No jeszcze łyczek mam puste, nie? Już, to teraz co, 20 minut mam odczekać, tak? Tak, za 20 minut sprawdzimy i pijesz później kolejne piwo. No dobra, to jesteśmy po 20 minutach i teraz trzeba sprawdzić, ile rzeczywiście tych promili mam we krwi. Ja obstawiam coś, nie wiem, pół promila, może troszeczkę więcej. 0,28, Marek. No dobra, no to co, teraz kolejne piwo, tak? Czy chcesz chwilę poczekać jeszcze? Możemy walić kolejne. Dobra, to weź sobie tutaj, stoją tutaj za mną. No dobra, to co? Teraz to piwo. Gdzie ty się nauczyłeś tak o zębami otwierać? No, w gimnazjum się nauczyłem, wiesz? Serio? Tak, od takiego kolegi. I co, jak wrażenia? No ciężko już chodzi, a dopiero piję drugie piwo, nie? No ale może dlatego, że tak szybko staram się to wypić. Nie no, spokojnie, ale... nie musisz się spieszyć. Ale już czuję, że wchodzi, nie? Już wypiłeś? Wypiłeś? Wypiłeś czy nie? No wypiłem. To co, teraz czekamy 20 minut i robimy badanie alkomatem, tak? No tak, ale z takim tempem teraz się pożygam, nie? Tak bardzo lubisz piwo. No dobra, 20 minut. Okej, okay, minęło 20 minut, więc teraz czas na kolejne badanie alkomatem. W ogóle powiedz, jak się czujesz teraz? No ci powiem, że już tak... Pijany jesteś? Troszeczkę, nie, może nie o tyle spijany, ale tak ciężko, wiesz, na głowie. Okej, okay, mamy wynik, pół promila. Mówię ci, że to jest niemożliwe, ja już jestem, albo nie wiem, to może mnie jeszcze nie uderzyło, nie wiem o co chodzi, ale... Może zmierz jeszcze raz.
Mówię ci, Marek, na pewno nie mam 0,5 promila. Mam więcej, bo czuję. Marek, czuję. Wynik wyszedł 0,54, także masz coś około 0,5 promila. Ale to się zwiększa cały czas, nie? No to może... Nie przedłużaj, dawaj kolejne piwo. No dobra, spoko. Okej, kamerzysta, jesteś gotowy na kolejne i trzecie piwo? Tak, Marek, ale wiesz, że to będzie się cały czas bardziej zwiększać, bo... No to chodzi, żebyś jak najbardziej się upił. Ale to się skumuluje wszystko za chwilę, nie? No pij, pij. No jak to się skumuluje... Pij! Ile ty możesz gadać? Wiele życzenia, Marku, będę pić. Sama piada. Nie wiem, czy ty piłeś. Wypiłeś? Piłem. To czekamy 20 minut i robimy badanie alkomatem. No dobrze, zrobimy badanie alkomatem. Dobra, minęło 20 minut, dmuchaj. Już masz przygotowane, dmuchaj. Dobra. Ale jest to narąbane, wiesz o tym? Ja już czuję, że jestem narąbany. Dmuchaj. Ile? Jeszcze nie ma. Na pewno będzie powyżej promila. To jestem przekonany. Zobaczymy. Jestem przekonany, Marek. Dobra, siedź cicho. 1,8. Czyli prawie 2 promile. Dawaj następne piwo. Wiesz co, skoro już masz prawie te 2 promile, to nawet mogę ci podać. Proszę. Spytasz. Marek, już... Ostatni łyk i kończymy. To piwo. I tak? Już wypiłeś? Wypił. To co, czekamy 20 minut i sprawdzamy alkomatem. Sprawdzimy alkomat. Minęło 20 minut, czas na kolejny test alkomatem. Pokaż do kamery, ile wyjdzie. No pokaż. 2,13. No całkiem nieźle. Dawaj, kolejne piwo. Teraz będzie to najdroższe, tak? Proszę. To już przedostatnie. Jeszcze trochę. Mocne baraj. Wypiję. Ale to piwo, że śmierdzi, Marek. To co, teraz czekamy 20 minut i robimy kolejny test. Co ty robisz? Kamerzysta. Ale nie przewracaj się tutaj. Czemu się przewracasz? Aż tak pijany jesteś? Okej. Damy radę, Marek. Wygramy, Marek, spokojnie. Wygramy film. Bardzo fajny film. No to teraz przyszedł czas na kolejne badanie alkomatem. Już, dmuchaj. Dmuchaj. Szybciej. Nie włączyłeś. Pokaż do kamery. Mamy tam prawie 4 promile, dokładnie 3,97. Dobra, kamerzysta, może chciałbyś chwilę przerwy? Idź może na dwór przewietrzyć się. Słyszysz? Idź na dwór przewietrzyć się. Wrócisz i będę miał... No ale nie przewracaj się, co ty robisz? Wstawaj. Nie kop tych butelek, później będziesz musiał je posprzątać i tak. Idź, zaraz wróć i będziesz pił kolejne piwo, już ostatnie, tak? Dobra, on poszedł, a ja w międzyczasie będę miał dla niego miłą niespodziankę w sumie. Idź, idź, idź. Przygotuję ci kolejne piwo, tak? Tak jak już mówiłem, będę miał dla niego niespodziankę. A mianowicie tutaj jest pół kufla piwa, no ale je za chwilę do tego trochę whisky. Myślę, że mamy tutaj pół na pół, pół piwa, pół whisky. Kamerzysta wróci do mnie za pół godziny i dam mu to do wypicia. Dobra, dawaj, nagrywamy dalej. Tutaj masz krzesło, siadaj. To już jest ostatnim piwo. No szybciej, człowieku! Pijesz to? Pij! Ale to jest mocny strasznie. Wcale nie jest mocny. To jest 10%? I co, jak się czujesz? Weź jeszcze łyczka. Albo dobra, kończymy tą zabawę. Mogłeś już się domyślić, że to nie było samo piwo, tylko to było pół piwa i reszta była to whisky. A to wszystko za to, że kazałeś mi iść do lumpeksu. Trzymaj, alkomat. Dobra, Kaleko, pomogę ci. No, dawaj. Dmuchaj.
Dmuchaj! Zobaczymy, ile wyjdzie. 4,85. A ile była dawka śmiertelna? Czekaj, ja sprawdzę, ile była dawka śmiertelna. I znowu się przewrócił. Żyjesz? Kamerzysta? Kamerzysta, co jest z tobą? W sumie to miałeś ponad dawkę śmiertelną. Z tego co wiem, to dawka śmiertelna to 4,5 promila. A ty miałeś 4,85. No cóż, widzowie, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.